Sponsorem programu jest operator sieci Plus, udostępniający numer ratunkowy w górach 601-100-300. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima. Zadziwiający goście nas odwiedzają wczoraj, dziś w Czarnej Górze w czasie bezpiecznej zimy z GOPR. No to jeden z naszych z gości, który no, to co dokonał, to o tym co dokonał zaraz opowie Andrzej Sawicki, ratownik GOPR, choć dziś przede wszystkim jako zdobywca, jako wędrowiec. 400 kilometrów, ma być 440. Jeszcze brakuje tych 30 kilku, jeszcze, tak? 30 paru brakuje, 406 dokładnie do soboty. Szlakiem sudeckim. Głównym szlakiem sudeckim imienia doktora Orłowicza. Tak, tak wyszło i to się udało. Jak to w ogóle się zaczęło? Skąd pomysł? No i jak wyglądał przebieg i marsz samotny? Ja jestem kandydatem na przewodnika sudeckiego, w związku z tym zawsze miałem taką chęć i wolę, żeby przejść ten szlak, dlatego że to jest jakby główny taki mainstreamowy szlak, który prowadzi przez najważniejsze pasma Sudetów. W związku z tym no, był teraz czas i miejsce, żeby to uczynić. Natomiast jakby chciałem zrobić coś więcej, tak? Czyli nie tylko przejść, tak dla samego przejścia, ale pokazać, że jest to możliwe zimą. I udało się, bo razem z Fundacją GOPR doszliśmy do wniosku, że dobrze by było zrobić coś jeszcze więcej. Mhm. Pierwsze założenie było takie, że będziemy opowiadać o bezpieczeństwie w górach zimą. Natomiast ta akcja została lekko przekierowana w stronę akcji charytatywnej dla ratownika, który jest po udarze, dla Józefa Słukowskiego. Mhm. Kto to jest? Jest to ratownik GOPR-u z grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej, który ponad 40 lat służył w Górskim Ochotniczym Pogotowie Ratunkowym. Wiele akcji, także tutaj na Czarnej Górze, w okolicach Dusznik, także no człowiek, który pomagał, teraz potrzebuje pomocy. Teraz potrzebuje pomocy, dokładnie. No dobrze, ja sprawdziłam na twojej stronie informacja z 21.49. 6340 zł udało się uzbierać dla pana Józefa. Tak, ale akcja trwa, tak? Czyli to nie jest koniec. Świetnie, że się w ogóle tyle udało. Ja jestem pełen podziwu dla wszystkich, którzy zbierali, bo te pieniądze spływały z różnych części świata, mogę tak powiedzieć. Nawet grupa pasjonatów Górskiego Ochotniczego Pogotowia z Chicago przelała pieniążki. Także no, udało się świetnie i no, ta akcja dalej trwa. Trwa do 15 lutego, także jeszcze mam nadzieję, że trochę uzbieramy. Jakby co, odsyłamy do twojej strony internetowej. Łatwo cię w internecie imię, znaleźć. Nazwisko, tam wszystkie informacje. .pl, generalnie tam lub na stronę Fundacji GOPR, tak? Bo tam też wszystkie informacje się znajdują. Porozmawiamy o tej wędrówce. 35 kilometrów to najdłuższy odcinek, na jaki sobie pozwoliłeś. Tak, to był taki najdłuższy odcinek górski, bo właściwie po takiej części płaskiej przyszedłem troszeczkę więcej, natomiast w górach to było rzeczywiście 35 kilometrów. W tych warunkach no to jest sytuacja taka, kiedy trzeba bardzo wcześnie stać, bardzo wcześnie wyjść, a i tak się trafia w końcu. Co to jest bardzo wcześnie? 6 rano trzeba wyjść, tak, żeby mniej więcej... Czyli, nas 6 rano to tak, południe. Dokładnie. W związku z tym trzeba wyjść bardzo wcześnie, ale też trzeba mieć z tyłu głowy, że i tak na miejsce dojdziemy wieczorem, tak, czyli już w nocy. No, robi się ciemno około godziny 16-17, w związku z tym no, gdzieś z tyłu głowy jest to bezpieczeństwo jednak, mimo wszystko. No dobrze, jak długo nie widziałeś żywego człowieka? Na szlaku zimą w niektórych miejscach jest dosyć sporo ludzi. Na przykład w Karkonoszach czy w Górach Izerskich dosyć dużo ludzi chodzi zimą. Natomiast w niektórych pasmach, tak jak w Górach Kamiennych, niedaleko Wałbrzycha, nie dość, że nie widziałem człowieka, to nie widziałem śladów człowieka. Tak jak jeszcze gdzieś spotykałem ślady, nie wiem, biegówek, czy ktoś przechodził wcześniej, tak tam kompletnie nie było nikogo i to od początku, kiedy zaczął sypać śnieg, więc wiele dni, może nawet tygodni wcześniej. A ślady, a właściwie tropy jakieś? Tak. Jakie zwierzęta niedźwiedzi ci przecinały drogę? Nie, niedźwiedzi u nas nie ma. Natomiast takich z najciekawszych zwierząt tutaj w ogóle na terenie no, Sudetów to muflony. I rzeczywiście na takie stado muflonów się natknąłem. To nie jest takie oczywiste. Znaczy, generalnie muflony dosyć uciekają przed ludźmi, chowają się po lasach, ale udało się je złapać, żerowały sobie, także super. Natomiast taka ciekawostka, zwierzęta chodzą ludzkimi szlakami, bo miałem takich parę sytuacji, kiedy ewidentnie widać, że nikt z ludzi nie chodził, natomiast chodziły zwierzęta,
Dokładnie w tym miejscu, gdzie przebiegał szlak. Przetarte, ułożone. Dokładnie tak to wyglądało. Bo że to nie wiedzą, jaka siła drzemie w naturze. To co jeszcze, ten ostatni etap, przyznałeś chwilę temu, że pewnie większa grupa będzie z tobą finiszować. Tak, generalnie mój kurs przewodnicki, także mam nadzieję, że zrobimy to taką większą ekipą. I to będą Góry Opawskie, czyli to już właściwie jest województwo polskie, ale dalej Sudety. Także zrobimy to teraz najbliższy weekend, czyli 11-12 luty i tam kropkę, czyli ostatnie metry, kropkę szlaku przybije piątkę i to będzie koniec. Powiedz jeszcze na koniec, jak radzić sobie z tak niskimi temperaturami, jak mamy na przykład dzisiaj? Przede wszystkim kwestia tego, żeby w ogóle sprawdzać pogodę, tak? Czyli jeżeli chcemy wyjść w góry na szlak, to sprawdzenie tego, w jakich warunkach będziemy się poruszać, no to jest najważniejsza sprawa. Poświęcić temu parę minut chociaż, wziąć ze sobą termos z herbatą, no to są takie proste sprawy. Oczywiście mieć w telefonie aplikację Ratunek, tak, na wszelki wypadek. O tym zawsze pamiętamy, o telefonach przypominają goprowcy, sam jesteś goprowcem. Andrzej Sawicki, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Odsyłamy do twojej strony internetowej, także przypominamy o akcji, którą prowadzisz. Bardzo serdecznie dziękujemy, Andrzeju. Dziękuję bardzo. No i zapraszamy. Powodzenia, trzymamy kciuki i także za państwa, bo mamy konkurs i mamy niespodziankę. Tak, nasz konkurs, w nim... Sponsorem programu był operator sieci Plus, udostępniający darmową aplikację Ratunek. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima.